proszę tak, bardzo. Ja, nie gadamy. Pani profesor, zaprezentuję tak zwaną lokomotywę parową. Doświadczenie będzie oparte na reakcji perhydrolu z manganianem 7 potasu. Dobrze. Czyli z nadmanganianem potasu. Tlen powstanie na skutek katalitycznego rozkładu H2O2. Dobrze. Najpierw dodam perhydrol. Tak. A teraz nadmanganian. Dobra, a teraz się odsuńcie. To tak ma być? Ale zaraz... Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Zaraz to wyjaśnimy. Chwileczkę. Pani profesor, ja mam pytanie. A gdyby w tej butelce było coś innego? Znaczy, gdyby zamiast perhydrolu wlać na przykład tutaj wodę, tak? Tak, na przykład. No to wtedy doświadczenie nam nie wyjdzie. A Mikołaj zauważyłby, że coś nie gra? Znaczy się, perhydrol jest bezwonną i bezbawną substancją i na pierwszy rzut oka bardzo trudno go odróżnić od wody. Ale dlaczego ty, Myla, pytasz o to? Bo przed lekcjami widziałam, jak Janek coś robił z tą butelką i mówił, że sprawdza swoje rzeczy do doświadczenia i mu uwierzyłam, ale teraz to wygląda podejrzanie. Janek, czy ty zamieniłeś perhydrol na wodę? Cóż, Mikołaj, uspokój się. Powiedz mi. Ja oczywiście mogę sprawdzić. Uspokójcie się. Wiedział, że ja wygram. Proszę usiąść na miejsce. Powiedz mi, Janek. Czy zamieniłeś perhydrol na wodę? Tak. A dlaczego to zrobiłeś? Mikołaj! Dlaczego to zrobiłeś? No bo doświadczenie Mikołaja było o wiele bardziej widowiskowe. Ale ty naprawdę myślisz, że w chemii chodzi wyłącznie o widowiskowość? Nie, ale ja tak bardzo chciałem wygrać. No i co, zdobyłeś tytuł, który nic nie znaczy, kosztem czego? Co zyskałeś? Wypadłem na oszusta. No właśnie. Wypadłeś na oszusta. I teraz bardzo proszę przeprosić klasę, a w szczególności Mikołaja. Ja bardzo żałuję tego, co zrobiłem. Wiem, jesteś naprawdę dobrym chłopcem i świetnym uczniem. Ale dałeś się wmanewrować jakąś rywalizację i co? I dopuściłeś się oszustwa, żeby wygrać, tak? Janek, proszę cię, wróć na miejsce. Nie żyjesz. Wracamy do... Mikołaj! Wracamy do lekcji. Mikołaj pewnie już się cieszy, że został królem chemii. Niech się udławi. Po co mi to było? Przecież nie napiszę w podaniu na studia, że byłem w gimnazjum królem chemii.